trakcie październikowej sesji Rady Miasta Legionowo kwestie związane z edukacją przemknęły właściwie niezauważone. Tymczasem jej ratuszowy zwierzchnik miał na ten temat wiele ciekawych informacji, związanych choćby z obchodzonym niespełna dwa tygodnie wcześniej Dniem Edukacji Narodowej. I w ramach tego święta dla wszystkich nauczycieli, pedagogów zostało przyznane 42 nagrody dla wyróżniających się nauczycieli szkół i przedszkoli oraz żłobka, a także 17 nagród dla dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka. Przyznaliśmy również 4 honorowe wyróżnienia w konkursie Innowacyjny Nauczyciel i Lider Twórczego Zarządzania, który jest organizowany już od kilku lat pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz miesięcznika kadry kierowniczej oświaty dyrektor szkoły. Tego dnia głównie oświatowe wieści były jednak informatycznej natury. Wieści, warto dodać, bardzo dobre, bo jeszcze w tym roku za około 120 tysięcy złotych ratusz wyposaży w nowe pracownie komputerowe 3 miejskie szkoły. Liceum ogólnokształcące nr 2 oraz szkoły podstawowe nr 2 i 4. Obok innych pomocnych w prowadzeniu zajęć urządzeń, do każdej z placówek trafi po 26 wysokiej klasy komputerów. Na jedną z nich wraz z ekranem interaktywnym, takim dużym telewizorem multimedialnym z projektorem 3D, a także z drukarkami 3D udało nam się uzyskać częściowe dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego dla naszego drugiego liceum. Pomocne w tym przypadku okazało się skorzystanie z mazowieckiego programu dofinansowania pracowni informatycznych i językowych. Warto wspomnieć, że miejscy urzędnicy pracują już nad kolejnymi przetargami dla szkół. Tym razem chodzi o zakup 12 laptopów oraz 15 komputerów typu all-in-one. Całość ma kosztować około 85 tysięcy złotych. Również złożyliśmy propozycję naszym dyrektorom, aby zakupili też program, który umożliwia oglądanie różnego rodzaju przedmiotów, czy też na przykład zwierząt, budowy ciała ludzkiego, figur geometrycznych, zjawisk przyrodniczych, też w technice 3D. I to jest program, który będzie można zainstalować na wszystkich komputerach, które znajdują się w danej placówce. Tak więc mam nadzieję, że te lekcje po prostu będą ciekawsze. Mniej ciekawą informację zastępca prezydenta przekazał radnym na początku sesji. Miała ona związek z przyszłorocznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jak to ostatnio bywa normą, za decyzję centralnej władzy, chcąc nie chcąc, zapłacą samorządy. Jesteśmy po analizach i wiemy już na przykład, ile ten wzrost będzie nas kosztował w placówkach oświatowych w przyszłym roku i jest to kwota oszacowana na 650 tysięcy złotych, które musimy wyłożyć z własnego budżetu. Jak łatwo zgadnąć, kosztem innych zawartych w nim pozycji, ale to już przecież nie problem ani rządu, ani rozdających na wiejskiej karty parlamentarzystów.